Witam ewentualnych słuchaczy. Dzisiaj również poruszę sprawę zaginięcia. Będzie to zaginięcie z roku 1969, a konkretnie chodzi o nastolatki Patricia Spencer i Pamela Hobley. Patricia urodziła się w roku 1953, 10 stycznia, natomiast Pamela 24 maja 1954 roku. Z tego co wiadomo, chodziły do tej samej szkoły w niedużym miasteczku Oskoda w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych. Początkowo zakładałam, że chodziły do różnych klas ze względu na różnicę w roku urodzenia, jednak znalazłam informację sugerującą, że możliwe, że chodziły do tej samej klasy. Można też przeczytać, że nie były uważane za przyjaciółki, jednak znalazłam także stwierdzenie, że się być może przyjaźniły, więc jest to pewna rozbieżność i nie wiem, może nie przyjaźniły się aż tak, żeby to się rzucało w oczy, a może dopiero w ostatnim czasie przed zaginięciem w jakiś sposób się zbliżyły do siebie. Można przeczytać, że niektóre osoby na internecie podejrzewają, że to narkotyki mogły je tak do siebie zbliżyć, ponieważ z tego co wiadomo, prawdopodobnie obie z nimi eksperymentowały. Nie należały ponoć do najgrzeczniejszych. Pamela miała być tą mniej grzeczną, ale podobno nie było znowu tak z nimi źle. Bodajże w poważne kłopoty nie wpadały. I mimo tego miały dość dobre relacje z rodzinami. W każdym razie na pewno znały się dość dobrze i z tego co wiadomo były widziane razem, kiedy opuszczały szkołę 31 października około godziny 14, wcześniej niż oficjalnie kończyły się lekcje. Wiadomo też, że obie miały w planach uczestnictwo w meczu futbolowym, który miał się odbyć na terenie szkoły, a później w jakiejś imprezie halloweenowej. Pamela miała też uprzedzić rodzinę, że tego dnia wróci do domu dopiero po imprezie. Jednak kiedy matka Pameli z dwoma młodszymi córkami wróciła z tak zwanego trick or treat, czyli cukierek albo psikus, czyli jak rozumiem chodzi o tą tradycję chodzenia po domach w przebraniach halloweenowych, została wtedy poinformowana przez chłopaka Pameli, z którym ta między innymi była umówiona, że dziewczyna się nie pojawiła. No i dodajmy, że właśnie Pamela miała chłopaka i był to już ponoć prawie narzeczony, jednak na jego temat nie znalazłam prawie nic, nawet tego jak miał na imię, tylko tyle, że albo był w tym czasie w wojsku, albo dostał powołanie. I ogólnie może się to wydać trochę dziwne, że tak młoda dziewczyna już miała narzeczonego, bo ona wtedy miała dopiero 15 lat, ale podobno w tamtych czasach nie było to znowu takie niezwykłe. Niestety, jak to się dość często zdarza, policja nie potraktowała początkowo tej sprawy poważnie, myśląc, że po prostu uciekła. Choć według rodzin nie miały ku temu powodów, obie miały dość dobre relacje w rodzinach, w ostatnim czasie wszystko miało się układać dosyć dobrze. Zresztą nic ze sobą też nie zabrały. Żadnych ubrań, żadnych pieniędzy, żadnych rzeczy itd. Dopiero po upływie pewnego czasu, w związku z tym, że dziewczyny nie dawały znaku życia, rozpoczęto poważniejsze dochodzenie w sprawie zaginięcia. Ale niestety niewiele śladów po nich znaleziono i sprawa stała się tak zwaną cold case. Dopiero w roku 1985 na policję wpłynęła anonimowa informacja, że dziewczyny miały zostać zamordowane przez dwóch mężczyzn z okolicy i pochowane niedaleko pewnej stodoły na Brooks Road, która była wtedy popularnym miejscem imprez dla młodzieży. Podobno wtedy to jednak nie zostało sprawdzone
I dopiero w roku 2011 szef policji Mark David, który pamiętał tego typu pogłoski z lat, kiedy był nastolatkiem, postanowił pójść tym tropem. W dokumentach ponoć nie było żadnej informacji, która wskazywałaby, że ten ślad został zbadany. Po tylu latach oczywiście właściciel stodoły już nie żył, jego farma została podzielona i sprzedana, ale udało się uzyskać zgodę obecnego właściciela i podjęto tam poszukiwania. Przeszukano teren z pomocą odpowiednio przeszkolonego psa, kopano tam, ale jednak nic nie znaleziono. I kolejny wątek jest z roku 2013, kiedy to zgłosił się świadek twierdzący, że widział te dziewczyny w 1969 roku idące wzdłuż drogi River Road, czyli to była droga, przy której znajdowała się szkoła. I miał je zabrać do centrum Oskody, a one tam wysiadły koło stacji benzynowej, która wtedy znajdowała się przy skrzyżowaniu z drogą międzystanową. Teraz, z tego co się orientuję, nie ma już tam takiej stacji. Znajduje się w tym miejscu m.in. straż pożarna. Świadek ten twierdził także, że zgłaszał to już w roku zaginięcia i był zdziwiony, że ogólnie podaje się, że dziewczyny były ostatnio widziane w pobliżu szkoły. Według szefa policji w aktach sprawy miało nie być tej informacji. Ale można znaleźć też takie wpisy, takie informacje, że wcześniej był ponoć jakiś świadek, który też miał je widzieć, który nawet też miał je gdzieś podwozić, ale że uznano, że nie było to prawdą, a po latach ten człowiek już nie żył i nie dało się już tego zweryfikować. No i sprawa tego świadka jest trochę dla mnie niejasna. Nie wiem, czy to jest w ogóle prawda, czy rzeczywiście takowy istniał, czy jest to jakaś pomyłka. W każdym razie oficjalnie uznaje się, że dziewczyny ostatni raz widziane były właśnie w pobliżu stacji benzynowej, a potem jakby znikły bez śladu. Niby nikt nic nie widział, nic nie słyszał. A może jednak coś zauważono, skoro pojawiły się takie pogłoski, jakoby zostały zamordowane. Być może mamy do czynienia tutaj z tak zwaną zmową milczenia. Podobno też policja po latach ma kogoś podejrzanego na oku, czy też miała kogoś podejrzanego na oku, jednak nie zostało to ujawnione, ponieważ nie było wystarczających dowodów. Nie znaleziono też, jak wiadomo, ciał. I jeszcze taki wątek z 2014 roku, kiedy to pojawił się na internecie taki wpis pewnej dziewczyny, której ciotka, jak się okazało, chodziła do klasy z tymi dziewczynami. I to właśnie z jej punktu widzenia dziewczyny miały się w jakiś sposób przyjaźnić, a tego dnia wyszły wcześniej ze szkoły, żeby się z kimś spotkać. I pani ta znała jakieś szczegóły na temat tych osób, z którymi to się miały spotkać, ale nie znalazłam więcej informacji, czy to było w jakiś sposób pomocne w tej sprawie. Natomiast inne pomysły na to, co mogło się zdarzyć dziewczynom, na jakie można się natknąć w internecie, to między innymi, że za tym może stać chłopak Pameli, że być może próbowały kolejny raz złapać autostop i źle trafiły, albo że też może zostały niechcący potrącone przez samochód i ktoś w panice ukrył ciała, albo znowu, że poszły na imprezę, jakąś inną imprezę niż ta, która była wspomniana i tam przedawkowały narkotyki, albo że jedna przedawkowała, a drugą zamordowano, żeby się nie wygadała. Inna opcja, że mogły paść ofiarą seryjnego mordercy, bo w tamtych latach w stanie Michigan grasował więcej niż jeden. Ciekawy wątek jest też związany z mordercą o nazwisku Rodney Alcala, u którego znaleziono ponad 1000 zdjęć, m.in. młodych kobiet i chłopców, i ktoś zwrócił uwagę, że dziewczyna na jednym z nich jest podobna do Pameli. I rzeczywiście jest pewne podobieństwo,
Aczkolwiek zdjęcie zrobione jest pod innym kątem i trudno chyba mieć pewność. Dość długo się temu zdjęciu przyglądałam i z jednej strony wydaje się podobna, z drugiej wydaje mi się, że to jednak nie ona. I z tego, co przeczytałam, sam morderca działał głównie w rejonach Nowego Jorku i Kalifornii. Ale to jednak nie wyklucza, że i na teren Oskody mógł trafić. Aczkolwiek wydaje mi się, że on w tą sprawę jednak nie był zamieszany. Podejrzewam też, że ten trop był dokładniej sprawdzony i że może siostry Pameli bardziej potrafiłyby ocenić, czy na tym zdjęciu może być ich siostra. Chociaż w sumie po latach może niekoniecznie być to takie proste. Poza tym to zrobiono też progresję wiekową tych dziewcząt, jak wyglądałyby w wieku 50-60 lat. Ale raczej zakłada się chyba, że niestety obie nie żyją. I to na tyle informacji, które znalazłam na temat tego zaginięcia. Dziękuję za słuchanie i pozdrawiam.